Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj kontynuacja placementów ze wczorajszego odcinka. No i bez przedłużania, chodźmy do meczu. No i dobra, kolejny przeciwnik, tym razem Adzer. Taki, nie wiem, nawet w jakimś stopniu polsko brzmiący nickname przez to Dzy. Nie wiem w sumie w jakim jeszcze języku występuje Dzy. Zresztą można też jako... Dobra, nieważne, bo znowu jakieś dziwnymi rzeczami się zajmuję. Gramy ogólnie na nowej mapie, więc plus za to. Sobie kopnijmy w piłkę. Nie, to nie jest nowa mapa. A nie, jest nowa mapa, dobra, musimy kwiatka zobaczyć na środku, bo jakby wiem, że w jakimś sezonie była poprzednia dosyć z zewnątrz. Dobra, podlećmy na ground pincha. O! Nie no! Panowie! Szkoda, że nie top corner czy coś i że Ziemek tak jakby to spowolnił, bo chciałem zobaczyć ile to leciało. Ale w końcu jakaś brameczka, co ma jakiś sens, nie to co te poprzednie, jakieś openy. Dobra, jak już nam idzie, to lećmy za ciosem i nie trafmy. Dobra, wbitkę do boku. On tutaj definitywnie chce strzelić po prostu do przodu. Oj! Ej, zaskoczył mnie, tak szczerze? Nie wydawało mi się, że może coś takiego wykombinować. Tak czy inaczej, on nas fejkował, także jest co najmniej bezlitosny, żeby korzystać z mojej sztuczki. Już jest wyższy poziom, nie wiem czego. Kradziejstwa. Dobra, dobry flick w lewą stronę i 2 do 1. Spróbujmy się skupić, czy nie fejkuje kickoffa. Zrobił slowa. Nie no, gram na gościa, co bardzo lubi kombinować na kickoffach. Co jest na pewno denerwujące do grania przeciwko. Wiem to też po tym, że ja zwykle tak gram. Ale będzie jakoś nie najgorzej. Dobra, 3 do 1. Nie wiem, czy zakładać, że on będzie zrobił slowa. Jakbym chyba dał bardziej do boku, to wydaje mi się, że moglibyśmy mieć darmową bramkę. Bo tak to za mało dałem do boku i on to jeszcze bloknął, bo wydawało mi się, że znowu robi slowa. A tymczasem tracimy bramę na 3 do 2. Dobra, wcześniej chyba robiłem tutaj fejka. Nie pamiętam jaki był efekt, ale teraz robimy i będzie bardzo dobry efekt. Dobra. Dobra, fliknę po prostu. Ma mało boosta, więc jakby ma niewygodną sytuację. Kopnijmy. O nie, 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 nie! Najgorsze co mogłem zrobić w tej sytuacji. Dobra, 3 do 3, trzeba jakoś to ugrać. Ale naprawdę, to co zrobiłem to masakra. Kickoff, między innymi. Dobra, pre-jumpuję go. Wiedziałem co on zrobi. On chyba tego nie strzeli, co nie? Ale dobije. Wcześniej fejkował na tym kickoffie. Teraz nie fejkuje. Strasznie dobre to jest, jak ktoś miksuje kickoffy. Jeżeli zmieniacie kickoffy, robiąc je tak mniej więcej dobrze, wszelakie, to naprawdę to jest groźna broń, bo przeciwnik musi za dużo myśleć, nie wie czego się spodziewać, musi się szykować na kilka rozwiązań. Tutaj strzelamy bramki na 4 do 4. Ale generalnie strasznie to wyprowadza z równowagi, że nie wiecie jakiego kickoffa się spodziewać. Okej. On znowu zrobił slowa. No i mówię, jakby robił go cały czas, to bym się spodziewał. A tak to nie wiadomo. Zobaczmy czy on zagra do nas. Zagram do boku, jakoś nie spojrzałem gdzie jest dokładnie nasz przeciwnik. Tutaj oddaję strzał. Ja to bronię, ale niestety utknąłem w bramce. Kopnijmy mu. I teraz open? Zdąży czy nie zdąży? Dobra, to było bardzo dobre zagranie. W sensie takie inteligentne, żeby mu jeszcze sprzedać kopa przed strzałem. Żeby na pewno nie zdążył. I znowu skupienie. Najgorszy kickoff na świecie. Okej. Ja sobie podlecę. No zróbmy po prostu do prawej. Tutaj jakiś kopniak do góry. Nie wiem co kombinuję. Spróbuję go demo. Fajnie by było, jakby się udało, ale chyba się nie uda. Dobra, nie straćmy gola, to jest plan numer 2. Jest wbitka. Dobra, dostaliśmy demo, ale chyba nie zdąży strzelić. Dokładnie. Dobra, nieważne. Nie pytajcie. Dobra, nie będę robił tutaj fejka z powrotem. Nie zebrałem dwunastki bardzo kluczowej. Ale mimo to strzelamy go na 6 do 5. Dobra, pojedźmy sobie do kickoffa. Wygrany kickoff. Seta zebrana. Nie umiem kamerą operować
dzisiaj przynajmniej. Jakoś tak, zamiast patrzeć, gdzie jest przeciwnik, to totalnie nie patrzę. I trochę mnie to już drażni. Dobra, tutaj nie wiem, co się dzieje. Ale chyba zdobywamy gola. Tak jest, 7-5. Nie wiem, czy pisze na serio ładnie. No, nie wiem. Przez to, co zwykle ludzie wypisują na jedynkach, czy tam, co widziałem w sumie na screenach i często, co ludzie podsyłali, to nie wiem, czy takie ładnie to jest tak jakby, że Ziemek jest zły i sarkastycznie to pisze, czy serio mu się podobało nasze zagranie. Bo jest to bardzo niejednoznaczne, ale mniejsza z tym. Gostek dał FF-a. I to lecimy do chyba przedostatniego spotkania. No i mamy nowego przeciwnika, tym razem jest to Andrek. Generalnie rzadko się to zdarza, ale w każdym meczu na jedynkach mamy... Nie no, nie mogę stracić gola. Innego oponenta, chciałem powiedzieć. Nic się nie powtarza. Chyba mamy z niską rangę, bo za dużo ludzi z jakiegoś powodu gra once nagle. Okej. Spróbujmy, no, stracić gola, pięknie. Teraz może się skupię na kickoffie. O, od razu lepiej. Z tego... O, on się wywalił. Więc będzie można nawet strzelić potencjalnie. On obronił, ale kończy mu się boost coraz bardziej. To zagranie było bardzo słabe. Zrespiło mu setę i mu wystawiliśmy piłkę. Nie wiem, tak być nie może. O, o, dobra, jest bardzo źle. 2-0 przegrywamy. Dobra, nasza złota broń, niezawodny fake na kickoffie. Piłka podana, ale w najgorszy możliwy sposób. Dobra, może będzie kontratak. Ciężko będzie to zrobić na czas. Kopnięcie, znowu nie w bramkę. No nie mogę, co to za brak skuteczności, Edek. Dobra, podlećmy my na jakiegoś aeriala. Starajmy się nie zużyć tego boosta, zanim dolecimy. Nie, no przesada, co ja robię? Jeszcze co za was pisze? Pozdrawiamy za masa, jeżeli to jest w odcinku. No nie mogę. Dobra. Strzelmy może jakiegoś opena. W sensie nie jest to open, ale tak jakby... Jakbym umiał robić fliki, to by był. A tym sposobem... Prawdopodobnie dostajemy... w pupę. No i tracimy na 4-0. Chyba Shadowplay przechwytuje moją nakładkę steamową, więc jakby... No, tak tym bardziej pozdrawiamy za masa. Spróbujemy sobie podlecieć. O kurde, nie tak to miało wyglądać. Aaaa! Nie stracimy! Powrót! Dobra, nie oddał strzału. To się liczy, miał presję. Andrek, co ty kombinujesz? Zgrajemy do kornera. Nie zdemuję go i mam 0 boosta. Sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Ale może on nie wie, że jesteśmy koksami i 4-1. Dobra, 3 gole do nadrobienia. Wypadałoby strzelić jakiegoś z kick-offa. I być może tak też się stanie. Nawet na pewno? Już myślałem, że nie trafiłem przez chwilę. Okej. Kolejny kick-off goal by się przydał. Nie będzie kolejnego kick-off gola. Ale jakby... Stracenie gola po kick-offie już jest zwycięstwem w moim wypadku. A nie tracimy. Nasz próbuje zdemować i ładują gola. O kurde, poprzeczka jednak. Serio było blisko. No, bardzo blisko. Dobre 50 i strzelamy na 3-4. Także dosyć szybko ten comeback przebiega. Zrobmy fake kick-offa. Ostatnio w sumie on akurat całkiem spostrzegawczy jest. Nie rozmawiajmy o tym. Dosyć szybko ten comeback przebiega. Jedziemy do normalnej piłki. Dobra. Zdecydowanie lepiej nie róbmy fake kick-offów na tego typa. Spróbujmy znowu dominację pokazać. Fajnie by było zgarnąć boosta. Ej, piłka się mocno odlepiła, więc jakby... Nie będę od razu... No, zróbmy. O kurde, to było słabe. Uff, zdążyłem. Będzie niewygodnie. Ja tą piłkę zostawię. On ją kopie od ściany. Nie no, co on robi? To jest jakiś szaleniec, Andriuk. Naprawdę gościu jest szalony, nikt tak nie gra. No i nagle z jednej bramki w minutę zrobiły się dwie bramki w 30 sekund. Fajnie by było strzelić. Ale będzie niesłychanie ciężko. Nie, nie umiem zrobić backflipa. Ajajaj. Dobra, on nie umie strzelać.
5 sekund, nie dojedziemy, jakbyśmy się nie starali. To chyba był przedostatni mecz, także lecimy do finału. No i pierwszy raz rewanż w tym odcinku, znowu gramy na Andriuka, dlatego też od początku wiemy, że musimy grać na pełnym skupieniu. Jak raz nas pokonał, to znaczy, że... O! Że wygrywamy już 1-0. Dobra, spróbujmy kontynuować nasze dobre wznowienia. Mamy boosta, mamy piłkę, wszystko co trzeba. Jedźmy sobie. On robi dziwne rzeczy. Ja po prostu zrobię flika, który był fatalny. To nie leci w bramkę, więc jakby... Mamy... No dobra. Z doświadczenia wiem, że nie warto fikować na Andriuka. No i tak też się powtarza to. Dobra, to może być nieprzyjemne zaraz. Nie wiem, czy go nie challenge'uję. Dobra, muszę go challenge'ować. Kick-off do zdemolowania. Dobra, nie powinniśmy potem stracić bramki. Tylko jest za bardzo z boku. Ale on straci bramkę najwyraźniej. Chyba, że nie gadaj, że on z tego wróci. Dobra, nie wróci z tego. Kolejne wznowienie. Okej. Dobra, mamy piłkę, mamy boosta. Zagrajmy sobie w tak. Tutaj jakaś bombka. On się nie spodziewa i strzelamy na 3-2. Okej. Może jakaś nawrotka. Fliczek 4-2. No generalnie specyficznie jest Andriuk. Totalnie nie wiem, co on robi. No dobra, skupiajmy się na sobie. Może jakiś jeszcze klip dzisiaj dla widza wejdzie. Chociaż z tej piłki może być ciężko. Jakoś tak nie setapuje mi się piłka. Jakby to określić. Dobra. Jest blok. Nie strzelił. Uf, bo było blisko. Dobra. Teraz jak nie zepsuję, to mamy 5-2 i nie zepsułem. Dobra, standardowo na tego typa nie robię fake kick-offa. Weźmy sobie boosta ze środka. Jak to zrobię bardzo szybko, to może być gol. Ale nie zrobię tego tak szybko. I jeszcze demo dostałem. To bym musiał dobrze kontrolować piłkę, czyli być mocno rozgrzany. Na ostatnim w rakecie niestety nie bywam zbyt rozgrzany. No i strzela na bramkę. Nie wiem, stoję w miejscu jakoś pasywnie, jak jakiś słup. Jak jakaś tyczka do ominięcia. Muszę to zmienić. Chyba po prostu będę rushował. Jak nie umiem robić teraz jakiegoś sensownej defensywy, to rushowanie może być nie najgorszą opcją. Dobra, skupienie. Kick-off przynajmniej nie przegrany. Tutaj jakaś przybitka. Nie wiem, czy on wziął tam boosta. Nie mam za bardzo czasu zobaczyć. Nie wziął tam boosta, ale to nic nie zmienia, bo i tak tracimy gola. Dobra, fajnie by było. Okej, jest wygrane wznowienie. Złapmy reseta, zróbmy double reseta. I uderzmy jeszcze piłkę przy prawym słupku. No i jest, tutaj nawet przeciwnik napisał ładnie. Teraz chyba napisał szczerze, to podziękujmy. Okej. Muszę to być pierwszy do boosta. Także musimy mieć też piłkę przy okazji. Tutaj jakiś strzał. No nie gadaj, że nas jakoś bumpnął, jeszcze potem zdemował. Tutaj jakieś zagranie od ścianki. On nas wyprzedza. Zdemo. Dobra, udało się go zdemować. Nie uda się na to za to podlecieć. Ale flick. On nie powinien mieć boosta, więc powinno to być niesamowicie agresywne i groźne dla niego. Jest 7-5. Dobra, wiemy, żeby nie fake kickować. Już nie wiem, który kickoff jest ten sam na niego. O, dobra. Mayday. Nie wiem, czy zdążę. Dobra, ładnie flicknął. No, w sumie idealnie. Słabo mi dzisiaj idzie czytanie przeciwników. No ale to faktycznie z tego braku wprawy może głównie wynikać. O ja pierdziel, co on zrobił? Dobra, my napiszmy mu ładnie. Szczerze porobił mnie, nie spodziewałem się takiego zagrania. Ale to mecz jest zbyt wyrównany, my musimy tutaj Andryka unicestwić. Dobra, podlećmy sobie na ściankę. Tutaj jakiś reset. Co jest? Lag na maksa. Nie, tak być nie może. Nie przegram po czymś takim. Dobra, uderzenie 8-7 dla nas. Masz czwarta, Groże. Wiem, w sensie, że to był tak jakby glitch reset, ale jest to mega denerwujące. Swoją drogą byłem przekonany, że tam mam flipa i moja gra też była przekonana, ale jednak serwer zadecydował inaczej. Dobra.
Zróbmy jednego reseta, drugiego reseta, trzeciego reseta. I straćmy bramkę z kontrataku. Rewelacyjna decyzja. 8 do 7, 40 sekund do końca. Okej, może przynajmniej kick-offa wygramy. Piłka się dobrze setupuje. Jak wcześniej mówiłem, że się nie chce setupować, a teraz się aż za dobrze setupuje, ale jak widzimy, to też nie jest gwarantem sukcesu. Proszę, nie zdążyj uderzyć. Ona jest odlepiona. YOLO. Nie, YOLO, cofam to. Udało się zablokować. Jakie to było bliskie. Oła. Wejdzie? 9 do 8, dobra. Teraz tylko nie lecie tak na triple reseta i będzie dobrze. Jakiś bezpieczny kickoff. Nie no, może lecieć na triple reseta. Okej, dobra. Ziemek mnie od tego uchronił. Na szczęście nie musiałem lecieć na jakieś zagranie, po którym dostałbym kontratak. I zobaczmy, czy mamy już rangę z tego, co bardzo dobry nowy przedmiot. Chętnie go przetestuję. No i dostaliśmy rangę. Jak widzimy, Grand Champion 2, Dywizja 2. Myślę, czy by w tym sezonie nie zrobić jakiejś takiej, no nie drogi do Grand Championa, tylko po prostu tryhardu once'ów na odcinkach, żeby wbić przynajmniej tego SSL-a. Ale to dajcie znać, czy ewentualnie interesowałoby was coś takiego, jak właśnie tryhard dla SSL na jedynkach. Ja już nie będę przedłużał, dzięki wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu suba oraz lajka. Elo, elo.